Znasz paradoks kota Schrödingera? Dopóki nie zdecydujesz, co ma się zdarzyć, dzieje się wszystko naraz. Tak jak w Detroit. Siebanko, kontynuujemy przygodę w Detroit. Już nie pamiętam, na czym skończyliśmy. Z tego co pamiętam, jakieś farby mieliśmy dostarczyć. Przywieźliśmy je ze sklepu. Wróciliśmy autobusem. Dobra. O. Tacy piękni jesteśmy. Co my tu mamy? Kanarka. Kurde, nawet ptaszki są robotyczne. Przynajmniej nie srają. Dobra. Zostaw paczkę. Postaw. Postaw. Okej. Zajmij się Karlem. Obudź Karla na górze. Dobra, pozwiedzamy trochę. Zobaczymy, co tutaj się kryje. W tej hacjendzie. Okej. Zanieść tacę. Zamknięte. Tutaj mamy zamknięte. Zanieśmy tą tacę do jadalni. Postaw. Dobra, idziemy obudzić tego dziada. Na górze. Na górze jest. O, on jest inwalidą chyba. Jest winda dla wózków. Gdzie on? Gdzie nasz śpioszek jest? Czyżby tam? Nie, to jest okno. Oj, naokoło polecimy. Wstawaj, chamie.
Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Ty... My się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Też bym tak chciał. Nie zapominać. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Ale pamięć nie ta. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Pawolonik wstrzyknięty. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej, co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic. Brzmi podejrzanie. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Ut? Mamy Dobra. Dzisiaj coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. Zebra na podłodze. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. Bon appetit. Co tam będzie? Jajeczko. Telewizja. Zaspoilerował nam wcześniej. O, Rosja już dymi. Znajdź sobie coś do roboty, a skończę śniadanie. Pewnie. Dobrze, Karl.
Zagłuszyłem mu trochę TVP. Intymnie, tajemniczo, tajemniczo, dawaj. Ile jeszcze? W końcu. Się nagraliśmy. Grasz jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Lepiej. Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić. Dokonywać wyborów. I decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. To prawda. Chodźmy do pracowni. Chwilka, proszę chwilkę poczekać. Robię coś ważnego. Jedymy. Palimy wyroty. Spalimy kapcia, jedziemy. No pięknie. Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Dobra, posprzątaj w pracowni, posprzątamy trochę.
Co o tym myślisz, Markus? Git. Tak, ma coś w sobie, prawda? Nie mogę tego zdefiniować. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Puść wodze fantazji. Nie krępuj się. Dobra, namaluj posąg. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie. Ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało, spróbuj. Płótno nie gryzie. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Dobra. Androidy, ludzkość, tożsamość. Tożsamość, jedziemy. Więzień, wątpliwości, rozpacz, androidy. A dajmy wątpliwości. Poka, poka. Dobry Boże. Hej, tato. Leo. O. Ja odzywał się Ham. Jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, nie ma czemu. Tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć.
Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Ale łeb. O, syna ma udanego. Dobra, zakończyliśmy ten etap. Aktywuj ptaki. Można było jeszcze przeczytać coś. Można było zagrać w szachy, coś tam nie odkryliśmy. Dobra. Lecimy dalej. 5 listopad 2038. Jimmy Barr. O. Znamy te triki monetą RK800. Nie ma wstępu dla androidów. Zakaz wejścia mają. Znowu Mencen, znamy go. Skanuj. No nic nie widać. Edwardzik. Cholera, myślałem, że... Co myślałeś, co? Pokaż mordę. Własna firma. Złodziej prywaciarz. Graham, rzeczywiście. No, co jest? Chcesz mi postawić? Przemocowiec, przemoc domowa. Co tam wcinasz? Ładny burgerek. Wszyscy bezrobotni, ale to chyba właśnie przez sytuację z tymi androidami, że wykluczyli ludzi z pracy, zastąpili ich. Bezrobotni, wszyscy bezrobotni. I w barze siedzą. O, ten robotny. Ten robotny. Co on gra? Kondomy są za 75 centów.
Damski. Dobra. A tu nie wejdziemy. Odszukaj porucznik Andersona. Gdzieś się skrył tam ten Anderson. Jeden porucznik. Anderson. Denisek to jest? Robercik. To chyba ten tutaj. Nam się schował. Tak jest. Trochę zdziadział. Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przysłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w 5 barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Poruczniku, powinien pan przestać bić. Racjonalność. To ułatwi sprawę nam obu. Dobra, zrozumienie. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem. Ja się czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę tak, że cię fabryka nie pozna. Dobra, poczekamy na zewnątrz. Nie chciałem przeszkadzać. Poczekam na zewnątrz. Bez pośpiechu. Morderstwo, mówisz? Siedź tutaj, ogarnę. Zgodnie z wytycznymi mam panu towarzyszyć, poruczniku. Słuchaj, jebią mnie te całe twoje wytyczne. Mówię, że masz czekać, więc zamknij pizdencję i grzecznie czekaj. Joss Douglas, kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzę. Powiedzieli co? Policja Detroit. Trudno się od nich dowiesz. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną! Powiedz mi, czy ty kurwa jesteś głuchy? Pana rozkaz był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączysz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. No, zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zalegał z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. Póki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy.
Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. A, do takiego czegoś. Bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Gdzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. Albo rękawiczki miał sprawca po prostu. Jakaś walka była, bo tam jest krew, tu jest krew. Tu też. Dni temu. Ta krew tutaj się znalazła. Litery są idealne. Zbyt staranny człowiek tak nie pisze. O. Chris, czy to napisano krwią Denata? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Nóż wzięty kuchenny stąd. Bordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. A jak? Chris, zrób analizę toksykologiczną. Oczywiście, poruczniku.
ślady Tyrium. Rekonstrukcja. Coś obstawiam, że on zaatakował androida. No, tak myślałem. Tak myślałem, że sam zaczął, a później płacze, że android zły. Android nie taki zły, na pewno lepszy niż iOS. Elo. Jep. Tu mu pierdyknął. No, on się bronił. Czytaliśmy to. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Zbadaj ofiarę, przeglądaj dowody. Jeszcze z dwa dowodziki. Jakiś covidowiec. Dobra, tu mamy jeszcze... Jeszcze coś. Obsesyjne pisanie. Co on tu pisał? R19, 19, RA, R19, R19. Co to? Ofiara dla bóstwa. Dobra, jeszcze jeden nam został. Muszę sobie to znaleźć, jak 9 znalazłem. Jeszcze jeden dowód. O, tam są drzwi. Może tam. Zamknięte od wewnątrz. Sprawca musiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Collinsa. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Ale było, że było godzinę temu. Dobrze przeczytałem. No jak? Jeszcze jeden dowód? W drodze. Zaraz to będzie. Co jest? I am alive. Zbadaj. On nie bardzo alive. Czcionka Cyberlife. Napisał android, że jest żywy. Jak Pinokio. Mówił, że jest chłopcem żywym. Gepetto. Dobra. Się naćpał. Przystojniaczek. 130 kilo. Dźgnięty.
Dobra, walka się przeniosła na pokój, na salon. No a go tak widać, dźgał w szale, ten android. Chlas, 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 chlas. Został dźgnięty 28 razy. Ano, zabójca chyba za nim nie przepadał. Wszystko elegancko znaleźliśmy, zrobiliśmy. Tam jeszcze coś jest. A nie, to opcja porozmawiania z nim. Poruczniku! Chyba poruczniku, Borewicz. No tak. No to słucham. Zaczęło się. W kuchni. W kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida. Kijem. Kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... Do salonu. Ofiara próbowała uciec napastnikowi. No dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem. 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 Okej. Okay. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiem, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodzi. I zaczął tracić tyr. Co tracić? Tyr. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. Tyrium było tam. Tam dostał kijem. Użyto drabiny. Dobra, znajdź coś, po czym można się wspiąć na strych. Nie wskoczy tam? Krzesło, dawaj krzesło. Ej, 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 co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Thank you.
widać jakieś cienie, ale co? Tam by stał? Manekin. Ślady tej niebieskiej krwi. Terium. O. Jakiś dzikus pobiegł. Siema. Ja się tylko broniłem. I know. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów im. Connor, no co tam się odpierdala? Poruczniku, tu jest! Kurwa. Confident. Chodźcie tu, ale szybko! Dalej! Sprzedał androida na psach. Todd? Kolacja gotowa. Ta, już idę. Skąd taki ci pomiał hajs na nas? Da się mu zajebać? W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Zabawne. Straciłam robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. No co? Uszedł na to.
bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają, nie męczą się, nie zmęczą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. Biedna dziewczynka. Na co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym dziekonem! Co twoja wina? Tato, nie! Twoja jebana wina! Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć. Postukaj się gorzej niż ostatnio. Wyjebane. Poza swoje, jak to nazwać? Odeszła bez pożegnania. Dobra, przypierdol mu. Mniejsza z tym. Mogłem żyć w szczęściu. Mogłem mieć rodzinę, ale nie! Zostaw ją w spokoju, Todd. Ona... Wtrącaj się, bo pożałujesz. Alice! Tatuś jest wściekły! Ty gnoju. Gdzie on jest, kurwa? To twoja wina. To wszystko twoja wina. Odeszła przez ciebie. Tato, przestań, proszę. Dla twojego dobra. Dosyć tego. Daj jej spokój. Co tu robisz? Wynoś się stąd, no już. Ogłuchłaś? Nie. Masz zostawić Alice w spokoju. Mam? Będziesz mi rozkazywać. Dobrze wiem, co mam robić, ty jebana kupo złomu! Chyba się zepsułaś. Trzeba to naprawić. Kara, uważaj! Kurwa. Chodź tu, suko. Zajebiście. Wyrwaliśmy chwasta. Prawie.
się to. Nie zdążyłem. Przestań, proszę! Już! Dobra, uciekliśmy. Dobra, w tym miejscu sobie zakończymy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.